Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, cześć znowuż i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z warszawskich inwestycji. Jak widzicie, znajdujemy się dzisiaj na Woli, widzimy trochę wieżowców Warszawy, ale i również nową pętlę autobusową, która już w drugim kwartale tego roku ma zostać otwarta i w pełni użyteczna. A mówię tutaj o nowej pętli Młynów. Jak dokładnie pętla będzie się nazywać? Mogę tylko zgadywać, że najprawdopodobniej pętla będzie się nazywać Jana Ostroroga. Tak najprawdopodobniej to będzie zakończone. No i może pokrótce, co tu właściwie ma powstać. Ma tutaj powstać nowa pętla z ładowarkami elektrycznymi. 4 dokładnie ładowarkami elektrycznymi, które będą mogły ładować właśnie autobusy elektryczne. Będą tutaj 2 stanowiska dla 2 linii autobusowych w dużym skrócie, gdzie faktycznie autobusy będą mogły zawrócić i wyjechać w trasę. Jest to przygotowane miejsce dla linii 106 i 136. Z linia 103 jeszcze przy okazji będzie mogła przejeżdżać obok tej pętli. Także to się zmieni. Linie te 106 i 136 będą wydłużone właśnie do tej pętli, czyli trochę dalej będą przejeżdżać, ale w okolicy jest trochę osiedli, więc faktycznie będą mogły z tego skorzystać różne osoby. Będą 2 perony, tak jak mówiłem, o długości 60 i 40 metrów. Są tam 2 autobusy 12-metrowe i 3 18-metrowe. Ponadto, jakby było tego wszystkiego jeszcze mało, będzie zebrane ze specjalną infrastrukturą parking rowerowy. Specjalna infrastruktura, mam na myśli oczywiście ścieżki rowerowe, zjazdy rowerowe i inne bariery, które również tutaj są planowane i już budowane. Także tak to wygląda w zamyśle. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak to ma wyglądać, ale może jak to właściwie teraz wygląda. No jak widzicie na zdjęciach, trochę się tutaj zmieniło. Na sam koniec filmu pokażę Wam, jak to wyglądało jeszcze w ostatnim odcinku, czyli jakieś już dobre parę miesięcy temu, kiedy się pojawiliśmy tutaj pierwszy raz przy tej pętli. Co możemy aktualnie zaobserwować, to iż prawie na całej inwestycji widzimy już drugą warstwę asfaltu. Mówię prawie, bo w niektórych miejscach jeszcze nie mamy ostatecznej warstwy asfaltu. Mamy, tak jak mówiłem, właśnie te zjazdy rowerowe, nowe ścieżki rowerowe, które są dosyć odjechane. Nie wiem, czy ktoś się połapie dokładnie, jak z nich skorzystać, no ale są. Jest przygotowanie już tam mniej więcej pod ten parking rowerowy, jeszcze go nie widać. No i powoli widzimy już zarys mniej więcej, jak będą wyglądać tutaj zatoczki dla autobusów. One tutaj się sporadycznie, bym powiedział, całkiem nieźle faktycznie pojawiają. Widzimy już mniej więcej miejsca, gdzie będą studzienki i na razie to tyle. Nie mamy jeszcze żadnego przyłącza pod sieć energetyczną, bo jednak to są ładowarki, które dużo więcej prądu ciągną. Ale na razie tutaj jeszcze Stisony nie widzimy. Także tak wygląda, jeżeli chodzi o faktyczną część pętli, tak jak mogliście teraz zaobserwować mniej więcej na zdjęciach. Trochę się tego tutaj dzieje i trochę w tych rejonach to tak mniej więcej wygląda. Natomiast to nie jest wszystko, bo na Jana Ostroroga mamy tutaj jeszcze jedną ciekawostkę, a konkretnie chodzi mi jeszcze oczywiście o tą też, że ulicę, a mianowicie dokładnie w tym miejscu i są nowe przystanki autobusowe, z których to już właśnie korzysta linia autobusowa 103. Przystanki są trochę rozlokowane, jest też jeden nowy przystanek trochę dalej, to jest akurat dosyć dużo dalej odsunięta część od tego bezpośredniego miejsca, gdzie jest pętla, jednakże ulica Jana Ostroroga została faktycznie przybudowana na dłuższym fragmencie, dzięki czemu jest i tutaj nowy asfalt, nowe wyremontowane pasy rowerowe oraz nowy chodnik i nowy przystanek, który tam też pojawił się. Nie pamiętam, czy ten przystanek ma już nowy głos nagrany, bo akurat no, nasz głos komunikacji miejskiej faktycznie już się zmienił i nie mamy cały czas tego samego głosu. Nie wiem dokładnie, kto będzie nagrywać nowe komunikaty i czy już taka osoba jest, jednakże nie może to być Knapik, jak to był przez cały ten czas, ponieważ już go niestety z nami nie ma. Co nie zmienia faktu, że faktycznie tam się pojawił właśnie też ten nowy przystanek. Z ważnych informacji, które musicie wiedzieć, to jest to, czemu właściwie ta pętla nowa musi powstać i nie możemy korzystać ze starej pętli, która tutaj, jak dobrze wiemy, już od jakiegoś czasu istniała. Tak wygląda oto i też bardzo pętla Młynów aktualnie. Tak, no zupełnie inaczej. Zupełnie to inaczej wygląda. To po prostu w żaden sposób nie jest porównywalne z tym, jak wygląda aktualnie. Nowa pętla, jak możecie teraz właśnie zaobserwować, trochę jest dalej od tamtej, jednakże to jest przez jedno torowisko.
prawda tam przy torowisku nie ma zbytnio szybkiego przesiadku do tramwaju, ale jednak to nie jest jakiś duży problem, bo już linia 103 tak jedzie i po prostu te dwie linie autobusowe będą wydłużone o te dwa przystanki, nie będą musiały tam w dosyć dziwny sposób zawracać przy pętli Młynów, tylko pojedą sobie dalej do ładnej, zupełnie nowej, wyremontowanej pętli, znaczy nawet nie wyremontowanej, tylko po prostu zupełnie nowej pętli autobusowej. Co ważne, dzięki temu też będą mogły tutaj jeździć linie autobusów elektrycznych, co jest według mnie bardzo dobrą nowiną, bo jednak im więcej elektrycznych, tym lepiej, nawet z aktualnymi rosnącymi cenami prądu, co tam trochę z tego co pamiętam podciągnęło dosyć mocno koszty użytkowania nowych właśnie autobusów. No dobrze, tak wygląda aktualnie ta inwestycja i tak jak mówiłem, pokażę wam mniej więcej jak wyglądało to jeszcze parę miesięcy temu. Tak jak widzicie, macie zdjęcia aktualnie, jak to wygląda. Aktualnie mam na myśli oczywiście luty 2022. Nie mam zdjęć jeszcze z marca, no bo szanujmy się, dopiero jest pierwszy dzień marca, a ja jeszcze tutaj jestem w lutym, bo też jeszcze będziecie mieli prawdopodobnie z 3 albo 2 filmy jeszcze właśnie bezpośrednio z zdjęć z lutego, no bo na pewno to się nowy miesiąc pojawił, a tak to wyglądało jeszcze parę miesięcy temu i to w poprzednim roku. Jak widzicie, dosyć dużo się zmieniło. Zupełnie to inaczej wyglądało, inna ulica, inne ścieżki, inne chodniki, inne, po prostu wszystko. Wszystko się tutaj według mnie pozmieniało. To była zupełnie inna pętla, inaczej to wyglądało, inne przejazdy, to po prostu jest inaczej. No jak widzicie tutaj po prostu zdjęcia z września 2021 roku, co nam pokazuje, że mniej więcej minęło pół roku. Wtedy ulica Jana Ostrodroga była całkowicie zamknięta i nieprzejezdna ani dla autobusu, ani dla nikogo. Przejście tutaj piesze były właściwie prawie awykonalne. No i z pętli właściwie wtedy nic nie było jeszcze widać. Teraz to już zupełnie inaczej wygląda. Ale to nie zmienia faktu, że faktycznie, jak możecie zaobserwować, trochę się tutaj zmieniło przez te pół roku. I według mnie to dobrze pokazuje, że po prostu oni tutaj się nie obijają, tylko faktycznie coś tutaj się dzieje i ta inwestycja powstaje całkiem w miarę szybko. Oczywiście te pętle można byłoby jeszcze szybciej budować, co nie zmienia faktu, że według mnie całkiem nieźle im to idzie. Ale jeszcze w najbliższym czasie, najprawdopodobniej w Warszawie, powstanie jeszcze jedna nowa pętla autobusowa i to na Bemowie. Będzie to oczywiście pętla tymczasowa dla autobusów linii 700 w związku z otwarciem nowych stacji metra Bemowo i Ulrychów, ponieważ linii 700 nie będą już dojeżdżać do Księcia Janusza, tylko będą gdzieś tam musiały zawracać prawdopodobnie za stację metra Bemowo, ale jeszcze szczegółów nie znam i też wszystkie projekty z nową organizacją ruchu po otwarciu metra będą się pojawiać dopiero. No jak już faktycznie będziemy bliżej otwarcia metra, będziemy mogli się do tego lepiej przygotować i zobaczyć jak to wszystko będzie wyglądać. Także mam nadzieję, że taki materiał wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Mam nadzieję, że rozpoczęliście dobrze nowy sezon Vetrillo 2022, bo właśnie dzisiaj rozpoczął się kolejny już sezon Vetrillo w Warszawie oczywiście. No i kolejny film z pętli Młynów Nowej czy Jana Ostrodroga pojawi się prawdopodobnie już bezpośrednio przed otwarciem, bo tak jak mówiłem, w drugim kwartale tego roku ma zostać to już otwarte. Do zobaczenia. Cześć!